Otwieram 27. sesję Rady Gminy w Tarłowie. Witam serdecznie Tomasza Kamińskiego, wójta gminy. Witam też panią Ewę Szczygieł, skarbnik gminy. Witam też Annę Lipowską, sekretarz gminy. Witam też Agatę Grudkę, adwokat. Witam serdecznie pracowników obsługujących dzisiejsze posiedzenie. Witam serdecznie wszystkich państwa. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że uczestniczy w sesji 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do przeprowadzania prawomocnych i podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejszy porządek państwo otrzymali. Ja może go jeszcze odczytam. Na siedząco będzie mi łatwiej. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu numer 26/2020 sesji Rady Gminy w Tarłowie. Punkt czwarty. Przedstawienie informacji o działalności wójta pomiędzy sesjami. Punkt piąty. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenie podpunkt A. Uchwalenia budżetu gminy Tarłów na 2021 rok. Podpunkt B. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2035. Podpunkt C. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowane i na cele publiczne. Punkt szósty. Wolne wnioski i zapytania. Punkt siódmy. Zamknięcie obrad dzisiejszej sesji. Czy ktoś ma jakieś propozycje do zmiany porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do przegłosowania porządku obrad. Głosowało 14 radnych, za głosowało 14. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. I nieobecny jeden. Punkt 3. Przyjęcie protokołu numer 26/2020 rok z sesji Rady Gminy w Tarłowie. Protokół został wyłożony do wglądu. Każdy się mógł z nim zapoznać. Czy są jakieś pytania czy uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystępujemy do przegłosowania protokołu. Głosowało 14 radnych, za głosowało 14, nieobecny jeden. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego, to jest punkt czwarty. Przedstawienie informacji o działalności wójta pomiędzy sesjami. Proszę o zabranie głosu, panie wójcie. Proszę do mikrofonu. Tam. Pan rację, panie przewodniczący, mówię głośno, ale teraz będzie już dobitnie głośno. Panie przewodniczący, szanowni państwo, udało nam się zrealizować zamierzone inwestycje. Tak jak widzicie, dzisiaj kończy się już remont studni. Wyremontowany został przystanek, który już będzie służył naszej młodzieży, żeby nie mokła, żeby nie stała na deszczu, jak będą odjeżdżać, ale takim wielkim wydarzeniem, w którym również i wy, drodzy radni, uczestniczyliście, za co z góry serdecznie dziękuję. To był przyjazd nowego wozu strażackiego do naszej gminy, który poruszać dział posej, który uczestniczył w przyjeździe tego pojazdu.
aby ten pojazd służył nam tylko prezentacji, aby jak najmniej wyjeżdżał, bo jak wyjeżdża, to jest zagrożone życie, ewentualnie mienie ludzkie. Ale mamy nowy, piękny pojazd, który jest w naszej gminie, podkreślam, pierwszy, podkreślam, ale nie ostatni, myślę. Także będziemy się zastanawiali dalej, aby zmienić ten tabor na naprawdę profesjonalny, aby druhów zachęcić do tego, żeby chcieli uczestniczyć w życiu OSP. Bo to pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarłowie. Szanowni Państwo, przeprowadziliśmy też remont to delikatnie strażnicy, no bo jak pojawił się pojazd, to pojawił się problem z wjazdem do garażu, bo się nie mieścił. Już się mieści, już wjechał do nowego garażu, stoi bezpiecznie, brama została zmieniona, dostosowana do jego gabarytów i do jego parametrów. Przeprowadziliśmy też przetarg na dowóz dzieci do naszych szkół, bo po 17 już ma młodzież powoli wracać do normalności. Ten przetarg nam się kończył, musieliśmy go przeprowadzić. Przeprowadziliśmy również przetarg na zwierzęta bezpańskie, które no przeważnie chodzi o psy, które są zmorą chyba wszystkich samorządów, nie tylko naszego, ale do tego jesteśmy zmuszeni i obligatoryjni. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, to już końcówka, to jest czyszczenie budżetu, dopinanie, przygotowania do świąt i ten okres grudniowy biegnie nam bardzo szybko. Powiedziałem, najważniejszym takim wyzwaniem, najważniejszą rzeczą, która wydarzyła się w grudniu, to był przyjazd nowego samochodu strażackiego. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie, za przedstawienie informacji. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarłów na 2021 rok. Proszę tu o przedstawienie. Jeszcze może dodam, że komisje, które obradowały nad tym projektem i opiniowały go, pozytywnie zaopiniowało projekt budżetu na 2021 rok. Wszystkie projekty pozytywnie zaopiniowały na dzisiejszej sesji, ale to może być przedmiotem. Proszę o przedstawienie, panie skarbnik, projektu. Nawet będzie dużo lepiej, wygodniej na pewno, nie? Jeszcze plus maseczka, to ciężko jest. Nawet ja prowadzę teraz na siedząco, bo jest dużo wygodniej, lepiej widać. Jeszcze mikrofon dochodzi. Oczywiście, to pamiętamy. To dobrze, panie wójcie. Dziękujemy za pamięć. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni zebrani. Uważam, że przed przedstawieniem Państwu szczegółowego budżetu na 2021 rok przedstawię Państwu najpierw uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach odnośnie prawidłowości sporządzonego budżetu, jak również wieloletniej prognozy finansowej. I zaczynamy od budżetu i odczytam uchwałę numer 149. 149 przez 2020 szóstego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Tarłów na 2021 rok. Szósty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Iwona Kudła, przewodnicząca, Monika Dębowska-Sołtyk, członek, Ewa Midura, członek. Po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2020 roku projektu budżetu gminy Tarłów na 2021 rok na podstawie artykułu 13 punkt 3 i w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, postanawia zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Tarłów na 2021 rok. Uzasadnienie. Wójt gminy, spełniając wymogi określone w artykule 238 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 16 listopada 2020 roku projekt uchwały budżetowej gminy Tarłów na 2021 rok wraz z uzasadnieniem to jest w terminie określonym w wyżej wymienionej ustawie. Projekt uchwały budżetowej zgodny jest z artykułem 211 ustęp 5 i artykułem 212 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej, w szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł, czyli paragrafów, a wydatki budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków określonych w artykule 236 ustęp 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. W założeniach projektu budżetu spełniony został wymóg z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone od nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że zaplanowane zostały w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania własne obowiązkowe. Część wydatków będzie realizowana w postaci dotacji określonych w załącznikach do uchwały budżetowej. Gmina zaplanowała również wydatki na finansowanie ze środków unijnych. Planowane na 2021 rok wydatki budżetowe są niższe od planowanych dochodów budżetowych, w związku z czym w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowany jest budżet nadwyżkowy w wysokości 20 tysięcy złotych. W projekcie wskazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłatę rat kredytów. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano rozchody w wysokości 20 tysięcy złotych przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W projekcie ustalony został limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Ponadto zaplanowana została rezerwa ogólna i celowa zgodnie z artykułem 222 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została prawidłowo określona według artykułu 26 ustęp 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1856. W projekcie uchwały budżetowej określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono w całości na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Planowane dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska przeznaczono na wydatki na realizację zadań określonych w wyżej wymienionej ustawie, zaś dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano przeznaczyć na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaplanowane zostały również dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, które przeznaczone zostaną na wydatki na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stosownie do uregulowań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Upoważnienia zawarte w projekcie uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi upoważnień, jakie może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale budżetowej. Określony w paragrafie 13 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej jest zgodny z artykułem 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Stosownie do artykułu 229 ustawy o finansach publicznych
wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok. Reasumując powyższe, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Pouczenie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wójtowi gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Nie odwoływaliśmy się na pewno. I teraz pokrótce, zgodnie z uchwałą, postaram się przedstawić Państwu, jakie założenia przyjęto do budżetu gminy na 2021 rok. W paragrafie pierwszym uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy określamy łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy, które będą wynosić 23 448 529 zł i 86 groszy. Dochody bieżące z tej kwoty to kwota 20 365 974 zł i 86 groszy. Dochody majątkowe natomiast stanowią kwotę 3 082 555 zł. I są to tylko i wyłącznie dotacje, planowane dotacje na inwestycje, jakie gmina zamierza pozyskać z różnych źródeł. Wszystkie dochody zostały ujęte zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały budżetowej właśnie z takim podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe i w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 23 428 529 zł i 86 groszy. Z tego wydatki bieżące 19 053 048 i 86 groszy, a wydatki majątkowe 4 375 481 zł. Wszystkie wydatki zostały ujęte w załączniku numer 2 do uchwały budżetowej z podziałem na klasyfikację budżetową, jak również odpowiednie grupy wydatków. Proszę Państwa, planowany budżet to budżet nadwyżkowy. Nadwyżka budżetu stanowi kwotę 20 tysięcy, jak to wynikało z opisu z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. I ta kwota 20 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w 2021 roku. Na pewno Państwo zauważacie różnice między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi. Jest to prawie różnica 1 300 000 zł, także dochody majątkowe w formie dotacji, jakie będziemy pozyskiwać, są mniejsze, a wydatki większe o tą kwotę i to jest właśnie ten nasz udział własny do inwestycji. W załączniku numer 3 do tejże uchwały ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym i w tym załączniku ujęte są głównie trzy drogi, które planujemy realizować w 2021 roku i to z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dlatego są ku zadań wieloletnich, ponieważ w tym roku na te inwestycje i dokładnie te inwestycje były ujęte w budżecie 2020 roku, a w związku z sytuacją, jaka wystąpiła w kraju, w związku z pandemią, takie dotacje nie zostały przyznawane. Wydatki przenosimy na przyszły rok i mamy nadzieję, że takie dotacje pozyskamy. W związku z tym, że zakupiona dokumentacja jest w tym roku, to jednocześnie dane zadanie inwestycyjne staje się wydatkiem wieloletnim i zadaniem wieloletnim. W zadaniach wieloletnich planujemy również termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Tarłowie, ponieważ już w ogóle ta termomodernizacja to
tak buja się w naszym budżecie od, przepraszam za wyrażenie, może od 2017 roku i przewidujemy, że w 2021 roku sfinalizujemy to zadanie inwestycyjne. Jak również planowane jest dwa następne zadania w wieloletnich zadaniach. To jest ośrodek modernizacja niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w ulicy Lipowej. To jest nasz budynek właśnie komunalny. W tym roku planujemy ponieść wydatki w kwocie 35 tysięcy złotych, a w WPF-ie jest realizacja wskazana na 2022 rok. Planujemy również, i to właśnie z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID, modernizację budynku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Starłowie. To jest również nasz budynek stanowiący mienie komunalne i kwota wydatków planowana z tego tytułu to kwota 1 290 000. W zadaniach wieloletnich, w tym załączniku numer 3, jest również ujęte zadanie bieżące. To jest projekt, który jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2019 roku. Realizacja kończy się w 2021 roku i wydatki będą stanowić kwotę 39 108,74 zł. W załączniku numer 4 do uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne roczne i tu Państwo macie w pierwszych dwóch pozycjach przebudowę dróg gminnych. Pierwsza droga z własnych środków, druga droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Brzozowa z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowana kwota do pozyskania to 50 tysięcy złotych. Następnie niewielka inwestycja, ale jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozłówek Ostrowiecki, 10 500 zł. Czwarta, piąta, szósta pozycja to jest modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Julianów, Mieczysławów i Bronisławów. Jak również planujemy wykonać budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Tarłowie. Planowany szacunkowy koszt zadania 415 tysięcy złotych. W naszym budżecie znalazły się również wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i to w paragrafie drugim, punkt czwarty, o tym opisujemy. Kwota wydatków to 685 002 zł 74 grosze, z tego wydatki bieżące 39 108 zł 74 grosze. To jest właśnie ten projekt realizowany przez OPS pod nazwą Lepsza Przyszłość i wydatki majątkowe w kwocie 645 894 zł i tu właśnie złożyliśmy wniosek na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i to zadanie jest ujęte w załączniku numer 3 do uchwały. Nadwyżka budżetu 20 tysięcy z przeznaczeniem na spłatę kredytów i to są tak zwane rozchody budżetu gminy ujęte w załączniku numer 5 do uchwały budżetowej. Ustawa o finansach publicznych, jak również ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakazuje tworzenie rezerw podczas uchwalania budżetu. Pierwszą taką rezerwą to jest rezerwa ogólna. Ona nie może być większa niż 1% planowanych wydatków. My zaplanowaliśmy kwotę 50 tysięcy złotych na nieprzewidziane jakieś właśnie wydatki nieplanowane w budżecie. I to jest taki obowiązek tworzenia. Ponadto tworzymy rezerwy celowe wynikające z ustaw. Jedna to z ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota 60 tysięcy złotych i na realizację inicjatyw lokalnych kwota 10 tysięcy złotych. Wszystkie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które gmina wykonuje, ujęte zostały w załączniku numer 6. Są to dotacje dotyczące głównie pomocy społecznej, jak również
zadań realizowanych przez Urząd Gminy, czyli ewidencja ludności i sprawy USC, jak również prowadzenie stałego rejestru wyborców. W paragrafie szóstym ustala się dochody, tak jak Izba opisywała, że prawidłowo ustaliliśmy te dochody i wydatki wynikające z ustaw, że tyle ile po dochodach, tyle po wydatkach. I to dotyczy odpadów komunalnych. Jest to kwota 631 tysięcy po stronie dochodów i po stronie wydatków. W punkcie drugim ujęte są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i dochody z tego tytułu, czyli dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 35 525 dochody i wydatki taka sama. Dochody 5000 zł to dochody za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 5000 zł, które wynikają z ustawy o systemie ochrony środowiska. Dochody te wpływają z Urzędu Marszałkowskiego, z Wydziału Ochrony Środowiska, a my mamy obowiązek te pozyskane dochody przeznaczyć na ochronę środowiska. I to jest taka sama właśnie kwota wydatków. Kwota 3400 zł również po stronie wydatków, jak i dochodów, to jest po stronie dochodów opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, no u nas nie ma dworców, same przystanki, oraz wydatki w kwocie 3400 na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, czyli dbałość o te punkty przystankowe. W załączniku numer 7 do uchwały budżetowej ustaliliśmy przychody, jak również koszty samorządowego zakładu budżetowego. Mamy jeden ten zakład, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przychody stanowią kwotę 777 831, koszty 773 812 zł. Dotacje przedmiotowe ujęto w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej. Z naszego budżetu udzielane są dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przepraszam, ich wysokość na przyszły rok to kwota 144 718 zł. W załączniku nr 9 do uchwały ujęto dotacje podmiotowe i tu dotacje podmiotowe będą płacone dla instytucji kultury, która powstaje od 1 stycznia 2021 roku, z tym, że ta dotacja będzie płacona w dwóch klasyfikacjach budżetowych, ponieważ instytucja kultury będzie wykonywać zadania w zakresie spraw wynikających o bibliotekach, jak również, czyli będzie prowadzić bibliotekę i gminny ośrodek kultury, czyli działalność kulturalną będzie prowadzić i to też jest inny rozdział klasyfikacji budżetowej. Dotacje celowe ujęto w załączniku nr 10. Kwota tych dotacji celowych to 50 tysięcy zł. Będzie ona przeznaczona na wydatki związane z kulturą fizyczną i te zadania kultury fizycznej będzie wykonywał wybrany podmiot w konkursie w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Limity zobowiązań, jakie ustalamy dla organu wykonawczego, to kwota 500 tysięcy zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. To jest takie troszeczkę może na wyrost, bo myślę, że jeżeli będzie wszystko się tak działo jak w tym roku, to takie pożyczki nam nie będą potrzebne, ale nie wiadomo, jak dostaniemy może unijne środki, może trzeba będzie całą kwotę zapłacić i wtedy musimy skorzystać może z pomocy banku i zaciągnięcia kredytu takiego krótkoterminowego, który podlega spłacie w ciągu danego roku. On nie powoduje zwiększenia długu budżetu gminy. Określa się również maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 roku do kwoty 50 tysięcy zł, w tym udzielanych przez wójta gminy na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 50 tysięcy zł.
To, proszę Państwa, chodzi o to, że gdyby zaistniała taka sytuacja jak w tym roku, że na przykład stowarzyszenie typu Ochotnicza Straż Pożarna, które funkcjonują na naszym terenie, a korzystają z środków unijnych, a wiadomo, że w większości projektów jest tak, że trzeba uregulować najpierw zobowiązanie dla wykonawcy, a dopiero później uzyskuje się refundację z budżetu Unii, a wiadomo, że te jednostki nie mają z własnych środków, to wtedy możemy takiej pożyczki udzielić na podstawie tego upoważnienia, spisując stosowną umowę i określając warunki umowne. I taka ważna rzecz, że musi być ta pożyczka oprocentowana. W paragrafie 11 macie Państwo wszystkie upoważnienia, jakie można dać wójtowi, a które są zgodnie z ustawą o finansach publicznych. I głównie to chodzi o takie upoważnienia, z których wójt może korzystać przy zmianach budżetu, stosując zarządzenia wójta gminy w sprawie zmian w budżecie gminy. Czyli może dokonywać na przykład przeniesienia planu wydatków w obrębach jednego działu i wszystkie te upoważnienia macie Państwo wymienione w paragrafie 11. Myślę, że chyba nie będę tego czytać. To są te same upoważnienia, co w roku 2020. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, jeżeli czegoś nie dopowiedziałam, a jest zainteresowanie, chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Część radnych była i uczestniczyła w komisjach. Część Państwa nie było, więc Pani Skarbnik wyjaśniła, więc otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, proszę o zgłaszanie się. Ja może jeszcze dodam, że te upoważnienia bardzo dobrze przydają się w tym roku, gdy nie musimy się jako Rada bardzo często zbierać, bo gdy było ich mniej, to musielibyśmy się częściej zbierać, żeby robić zmiany finansowe po prostu, nie? A tak tu. Ułatwienie i dlatego Państwo nie macie na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, co zawsze był taki tasiemiec. Wszelkie zmiany, a teraz robimy to zarządzeniami i to jest naprawdę duże ułatwienie. Powinien rząd pomyśleć nad tym, żeby nie męczyć rady. Dziękuję Pani Skarbnik. W międzyczasie dotarli do nas i witam starostę opatowskiego Tomasza Stańka oraz wicestarostę Małgorzatę Jalowską. Witam serdecznie na dzisiejszej sesji. Byli gośćmi zaproszonymi, więc jeszcze raz, czy ktoś ma jakieś pytania? Uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 27/133/20 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarłów na 2021 rok. Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje. Pierwszy, uchwala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 23 448 529 zł 86 groszy. Z tego a dochody bieżące 20 365 zł 974 zł 86 groszy. B dochody majątkowe 3 082 555 zł, zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf 2, punkt 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 23 428 529 zł 86 groszy. Z tego a
wydatki bieżące 19 milionów 53 048 zł 86 groszy. Punkt B, wydatki majątkowe 4 375 481 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi, ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem numer 3. Punkt trzeci, ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem numer 4. Punkt czwarty, ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 685 002 zł 74 grosze. Z tego wydatki bieżące 39 108 zł 74 grosze. Wydatki majątkowe 645 894 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf trzeci. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 20 tysięcy złotych. Paragraf 3a. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 20 tysięcy złotych z tytułu wymienionych w załączniku numer 5. Paragraf 4. W budżecie tworzy się rezerwy. 1. Ogólną w wysokości 50 tysięcy złotych. 2. Celowe w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych, w tym z przeznaczeniem na a. zarządzanie kryzysowe 60 tysięcy złotych i c. na, tu powinno być b, na realizację inicjatyw lokalnych 10 tysięcy złotych. Paragraf 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Punkt 1. Ustala się dochody w kwocie 631 tysięcy złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 631 tysięcy złotych na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 30 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1439 ze zmianami. Punkt drugi. Ustala się dochody w kwocie 35 525 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 525 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2277 ze zmianami i artykuł 10 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, dziennik ustaw z dnia z 2020 roku, pozycja 176. Punkt trzeci. Ustala się dochody w kwocie 5 tysięcy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 5 tysięcy złotych za finansowanie systemu ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1219 ze zmianami. Punkt 4. Ustala się dochody w kwocie 3400 z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 3400 na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, tekst jednolity, dziennik z 2019 roku, pozycja 2475 ze zmianami. Paragraf 7.
Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie zbiorczo. Dla samorządowych zakładów budżetowych przychody 777 831 zł, koszty 773 812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 8, punkt 1. Dotacja przedmiotowa zgodnie z załącznikiem nr 8. Punkt 2. Dotacje przedmiotowe z załącznikiem nr 9. Punkt 3. Dotacja celowa z załącznikiem nr 10. Paragraf 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy zł, w tym kredyty 500 tysięcy zł. Paragraf 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 roku do kwoty 50 tysięcy zł, w tym udzielanych przez wójta na okres nieprzekraczający rok budżetowy do kwoty 50 tysięcy zł. Paragraf 11. Upoważnia się wójta, punkt 1. Dokonanie przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. Punkt 2. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzonych nowych zadań inwestycyjnych. Punkt 3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związane ze zmianą kwot lub uzyskiwaniem płatności przekazowych z budżetu Unii Europejskiej, przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3, punkt 1, 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą w wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Punkt 4. Dokonania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Punkt 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do wykonywania przeniesień w planie wydatków. Punkt 6. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Punkt 7. Zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w paragrafie 9. Punkt 8. Udzielania pożyczek w wysokości kwot określonych w paragrafie 10. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję za odczytanie projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, czyli nad budżetem na 2021 rok. Głosowało 14 radnych, za głosowało 14, jeden nieobecny. Stwierdzam, że uchwała nr 27 /133/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarów na 2021 rok została podjęta jednogłośnie. Z tego miejsca chciałem pani skarbnik i panu wójtowi pogratulować uchwalenia budżetu na 2021 rok. Mogę tu podkreślić, że ten budżet jest budżetem, kolejnym budżetem, mogę powiedzieć, ambitnym. Jeszcze w dobie tej pandemii koronawirusa liczę, że
wnioski, które pan wójt złożył w imieniu swoim, mieszkańców, nas wszystkich, zostaną pozytywnie rozpatrzone i dostaniemy te dotacje i ten budżet się uda zrealizować w trudnym czasie, bo to jest trudny czas na pewno, można powiedzieć, dla wszystkich mieszkańców, dla nas też, dla funkcjonowania urzędu, ale ten budżet uważam, że jest do zrealizowania i życzę pani wójtowi i pani skarbnik i wszystkim nam, oby był zrealizowany. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, drodzy goście, bardzo serdecznie dziękuję za te ciepłe słowa. Tak jak powiedziałem, stajemy na wysokości zadania. Uważam ten budżet za realny, za dobry dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla naszych mieszkańców, w służbie których zostaliśmy wybrani do ich reprezentowania. Na pewno z podniesionym czołem będziemy chodzili po naszej gminie, bo gmina się rozwija, gmina kwitnie, a z taką radą, z moimi współpracownikami jestem w stanie przenosić góry. Dziękuję. Jest dobrze. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Chcielibyśmy na pewno, żeby ten budżet zrealizować nie w 100, 120% i tego państwu i sobie życzę. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest 5b. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2035. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu. Dodam też, że komisje, które pracowały nad tym projektem, pozytywnie zaopiniowały ten projekt uchwały. Tak jak przy uchwale budżetowej, przedstawię uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, z której dowiemy się, co Izba myśli na temat naszej wieloletniej prognozy finansowej. Jest to uchwała numer 150/2020 szóstego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozie finansowej gminy Tarów na lata 2021-2035. Szósty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie przewodnicząca Iwona Kudła, członkowie Monika Dębowska-Sołtyk, Ewa Midura. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 oraz artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137. Po zbadaniu w dniu 1 grudnia 2020 roku projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarów na lata 2021-2035 postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożony przez wójta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035. Uzasadnienie. Przygotowany przez wójta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w systemie BESTIA stosownie do uregulowań zawartych w artykule 230 ustęp 2 punkt 1 i ustęp 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera obligatoryjne załączniki wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa gminy sporządzona została zgodnie z artykułem 227 wyżej wymienionej ustawy. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika, że wieloletnia prognoza finansowa gminy zawiera kontynuację przyjętych założeń w obowiązującym WPF-ie w zakresie spłaty dotychczasowego zobowiązania oraz wykazanych do realizacji przedsięwzięć.
Wielkości wykazane w objaśnieniach odpowiadają wartościom ujętym w WPF-ie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienia dla organu wykonawczego wynikające z artykułu 228 ust. 1 i 2 oraz artykułu 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2021 rok stosownie do artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Kwota długu gminy wynika z załącznika do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 i obejmuje lata, na które zaciągnięto zobowiązania oraz sposób sfinansowania jego spłaty. Całkowita spłata wyżej wymienionego długu nastąpi w 2035 roku. Przyjęte wartości do wyliczenia wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych pozwalają stwierdzić, iż relacja określona w tym przepisie spełnia wymogi ustawowe. Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasady planowania budżetu w poszczególnych latach, przede wszystkim zachowanie równowagi budżetowej, określenie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, zachowanie relacji wynikającej z artykułu 242 do 244 w sposób umożliwiający uchwalanie budżetu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak na wstępie. Pouczenie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wójtowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołania nie było. I teraz kilka słów na temat wieloletniej prognozy finansowej, uzasadnienia. Proszę Państwa, wieloletnia prognoza finansowa to nie tylko uchwała, jak również załączniki do tej uchwały. I załącznik numer jeden do uchwały to jest właśnie ta wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na lata 2021 do 2035. Tu już chyba wszyscy wiemy, dlaczego aż tak długo, ponieważ nasz skonsolidowany kredyt w 2017 roku został rozłożony do spłaty aż do 2035 roku. A dlaczego? A dlatego, żeby spełnić wskaźniki, jakie nas obowiązują z ustawy o finansach publicznych, począwszy od artykułu 242 do artykułu 243. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą wieloletnią prognozę finansową, którą Państwo przedostaliście przy projekcie budżetu i w związku z autopoprawkami wójta złożonymi do wieloletniej prognozy finansowej, o którym Państwo szczegółowo mówiłam na komisji, ale jeszcze powtórzę. W związku z tym, że 30 listopada dokonaliśmy zmian w budżecie gminy uchwałą budżetową, zwiększając rozchody budżetu gminy, czyli przeznaczając środki, które nam pozostały z niezrealizowanych inwestycji na spłatę, wcześniejszą spłatę kredytów. I przeznaczyliśmy tą taką kwotę 470 tysięcy złotych. W związku z tym, że ta zmiana nastąpiła 30 listopada, a projekt budżetu był przygotowywany na 15 listopada, w związku z tym należało dokonać korekty w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku numer 1, jak również w załączniku numer 3. I postanowiono w ten sposób, że w 2021 roku, tak jak mamy z harmonogramu 20 tysięcy do spłaty, będziemy to spłacać, więc uchwała budżetowa nie uległa zmianie, a w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku numer 1, który jest sporządzany właśnie w programie Bestia, w roku 2022 i 2023 ulegnie zmianie kwota wydatków inwestycyjnych
jak również kwota rozchodów budżetu gminy. Spłata kredytu w 2022 roku to była kwota 450 tysięcy, więc tej kwoty nie będzie, a będą zwiększone wydatki inwestycyjne o tą kwotę. A w 2023 roku jest z harmonogramu, przypada do spłaty kwota 450 tysięcy, będzie to kwota do spłaty 430 tysięcy i 20 tysięcy. O tą kwotę zwiększymy wydatki inwestycyjne. Tyle by było zmian co do właśnie do tej zmiany dotyczącej tego roku, a mającej wpływ na uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035. W załączniku numer 2 do uchwały macie Państwo tak jakby powielone z budżetu gminy wykaz przedsięwzięć wieloletnich i umieszczone są w nim zarówno zadania inwestycyjne, jak również wydatki bieżące. O tym szczegółowo mówiłam przy projekcie, przy uchwale budżetowej. To, co jest w załączniku numer 3 do uchwały budżetowej, można powiedzieć, że jest w załączniku numer 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, tylko tu jeszcze w tym załączniku określa się tak jakby limit zobowiązań, jakie wójt może w zakresie tych zadań inwestycyjnych podejmować. W załączniku numer 3 do wieloletniej prognozy finansowej jest zawarte uzasadnienie co do wartości przyjętych w tych dwóch dokumentach. I w załączniku numer 3 w związku z tą zmianą spłaty długu zmniejszającą się w latach 2022 i 2023 na stronie 6 będzie zmiana co do wielkości w tabeli 5 i tu zniknie kwota spłaty długu i wyniku budżetu 450 tysięcy złotych. Odpowiednio będą skorygowane wydatki budżetu i w punkcie 6 na stronie właśnie 5 zmieni się kwota długu, jaka będzie na 31 grudnia 2020. Tu podawaliśmy, że będzie to kwota 6420 tysięcy, a po spłacie dodatkowej zadłużenie gminy na koniec tego roku będzie stanowić kwotę 5 milionów 950 tysięcy złotych. W Banku Spółdzielczym Ożarowie do spłaty nam pozostaje 5 milionów 10 tysięcy i Bank Spółdzielczy Lipsko 940 tysięcy. To tyle zmian w związku z tą spłatą wcześniejszą rat kredytów i w dalszej części uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w paragrafie 4 zawarto upoważnienia dla wójta gminy, które dotyczą zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku numer 2. O tym powiedziałam przed chwileczką. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. To są ciągłe niedomówienia, które to umowy i czego dotyczą, ale na pewno dotyczą to takich zadań jak dostawa wody, dostawa energii, odbiór odpadów, to z tym, że ten odbiór odpadów są różne stanowiska i tak jak Państwo pamiętacie, gdy mieliśmy umowę na 3 lata, to ta umowa z Remondisem była umieszczona w wydatkach w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. I na podstawie właśnie tego upoważnienia od Rady wójt zgodnie z paragrafem 3 takie upoważnienia przekazuje kierownikiem jednostek budżetowych również do zaciągania zobowiązań, które zapewniają ciągłość działania jednostki.
Następnie dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich oraz albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów. Tu w tym punkcie czwartym, paragrafu czwartego chodzi głównie o to, a właściwie to jest takie nowe upoważnienie, które funkcjonowało już w 2020 roku, w przypadku gdyby gdybyśmy jakieś środki unijne, a brakowałoby naszego udziału, wtedy wójt z zarządzeniem wójta gminy w sprawie zmian w budżecie gminy może dokonać zwiększenia tych wydatków, tylko w tym przypadku, jeżeli to nie spowoduje deficytu budżetu gminy i nie zmieni wyniku budżetu. Paragraf piąty tej uchwały to traci moc uchwała Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 do 2035 z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami, czyli wszystkie następne uchwały podjęte po tej uchwale wyjściowej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. To tyle ode mnie. Jeżeli macie Państwo pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Skarbnik. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 27 łamane przez 134 łamane przez 20 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2035. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Upoważnia się wójta gminy do... Punkt pierwszy. Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2. Punkt drugi. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt trzeci. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie pierwszym i drugim. Punkt czwarty. Dokonywania zmian limitów, zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Tarłowie nr 17, łamane przez 86, łamane przez 19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję za czytanie projektu. Przystępujemy do głosowania ze zmianami przedstawionymi z projektem, ze zmianami przedstawionymi przez panią skarbnik. Głosowało 13 radnych. Głosowało 14 radnych. Za głosowało 13, 1 przeciw, 1 nieobecny. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest 5C. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na cele publiczne. Proszę o przedstawienie projektu. Jeszcze tutaj dodam, że komisje, które pracowały nad tym projektem, pozytywnie zaopiniowały ten projekt uchwały na dzisiejszą sesję. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo, jak wiecie wszyscy, zakończyła działalność Szkoła Stowarzyszeniowa w Cieszycy Górnej. Pozostał budynek. Duży budynek, w miarę nowoczesny, z którym trzeba by coś zrobić. Będąc na spotkaniu w Cieszycy wraz z obecnym tu panem starostą, jak i panią wicestarostą, pan starosta zaproponował, że ma pomysł. Pani starosta powiedziała, że pomoże staroście w realizacji tego pomysłu. Powiem szczerze, że to były ambitne, piękne powiedzenia, które dzisiaj stają się faktem. Bo zaczęliśmy wspólnie myśleć, co z tym zrobić, co zrobić z takim wielkim obiektem, jak to, na co go można przeznaczyć. No my jako gmina jesteśmy gminą typowo rolniczą, więc jakiegoś zasobu wielkiego finansowego nie mamy. Pan starosta mówi, że pieniądze w starostwie to są i bardzo będzie szczęśliwy, jak te pieniądze będą wykorzystane w gminie Tarłów. Ale narodził się pomysł, narodziła się koncepcja. Od pomysłu szanownych, drogich przyjaciół z Opatowa do realizacji dzisiaj. Bo ten budynek stałby, może i niewykorzystany. Jeżeli stoi niewykorzystany budynek, budynek robi się ruiną. Przekazujemy część tego budynku. Nie przekazujemy, szanowni państwo, całej szkoły. Przekazujemy tylko część, czyli tą część, która została dobudowana. Myślę, że po przekazaniu tego budynku i po inwestycji, której chce tam zrobić pan starosta, o której ja myślę, że pomysłodawca sam się wypowie, nie muszę ja tutaj wypowiadać się, to za chwilę pan starosta to wszystko powie. Tam wróci życie, szanowni państwo. Tam będzie życie, a jak będzie życie, to przecież to się wiąże ze wszystkim. Wiąże się z pracą, wiąże się z tym, że ten budynek nam nie zniszczeje, a cieszę się bardzo z tego, że ten budynek będzie dalej wykorzystywany na cele publiczne. To nie będzie prywatny przedsiębiorca, tylko to będzie, będą nadal cele publiczne, część w zarządzie naszym budynku, druga część w zarządzie pana starosty. Ja myślę, że z mojej strony tyle, panie przewodniczący, teraz przekazał panu staroście. Pan starosta odrobinę więcej. Co tam będzie i jak to będzie wyglądało? Panie starosto, proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado, szanowni państwo.
Dziękuję bardzo za tą przychylność do tej pory. Mam nadzieję, że za chwilę głosowanie też będzie pozytywne. Proszę Państwa, tak, jak Pan Wójt powiedział, spotkanie ponad rok temu już w Ciszycy odbyło się. Zastanawialiśmy się wspólnie, co zrobić, żeby ten budynek wykorzystać, bo to jest mienie, które Wy, czyli z Waszych podatków, z Państwa podatków powstało od wielu dziesięcioleci. Bo pierwszy budynek to bodajże tysiąc latka, tak? I potem w latach 90. dobudowana ta druga część, salą gimnastyczną. Dzieci jest coraz mniej, nie było sensu tej szkoły dalej utrzymywać. Na pewno dzieci dzisiaj są zadowolone, że chodzą do szkoły w Tarłowie, a natomiast teraz też jest to nauczanie zdalne. Ale był problem, co zrobić, żeby ta szkoła nie zniszczała. Mamy wiele przykładów szkół, które zostały zamknięte, nawet w gminie Opatów, szkoła w Brzeziu, i w ciągu 6 lat to w tej szkole już rosły drzewa. Dlatego, żeby ten majątek wasz nie uległ degradacji, trzeba było coś z tym zrobić. Pojawił się pomysł, żebyśmy tam utworzyli placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą dlatego tworzy powiat, ponieważ to jest zadanie powiatu, a nie gminy. Mogą oczywiście tworzyć takie placówki stowarzyszenia, ale jak pan wójt powiedział, ten majątek nie idzie w ręce prywatne. To nie jest przekazanie staroście, tylko to jest przekazanie samorządowi, który stworzy tam instytucję nie dla powiatu, tylko stworzy instytucję dla was też. Bo z tej instytucji będą po pierwsze korzystać, klientami będą dzieci, i to dzieci niepełnosprawne, bo to będzie placówka typu terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych. Natomiast dom dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Natomiast pracę tam znajdą mieszkańcy waszej gminy. I to dobrze, że takie zrozumienie ze strony państwa radnych, pana wójta jest. Jakie mamy plany? Pan wójt od razu odpowiedział bardzo optymistycznie. Połowę tego budynku, tą nową część, państwo dzisiaj jak nam przekażą. W przyszłym roku, już na wiosnę, przechodzimy do remontu tego budynku. Tam trzeba zamontować nowoczesne ogrzewanie, trzeba dostosować budynek, żeby tam były pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, sale rehabilitacyjne. Trzeba będzie pokryć pewnie w części nowy dach rynny na sali gimnastycznej. Z sali gimnastycznej też będą mogli korzystać państwa dzieci, bo to nie będzie obiekt zamknięty, że tam nikt nie będzie miał wejścia. Zagospodarujemy też teren. W tej chwili z fundacją wchodzimy w porozumienie, która jest w stanie napisać w dosyć szybkim tempie projekt szwajcarski i bodajże 200 czy 500 tysięcy ma być już przekazane na zagospodarowanie tego terenu wokół, prawda? My natomiast w przyszłym roku będziemy chcieli, żeby już ten obiekt zaczął funkcjonować na przełomie sierpnia i września. Myślę, że będziemy się starać, żeby to był sierpień. Także proszę Państwa, ten budynek będzie żył, będzie żyła też miejscowość i wokół takiej instytucji zawsze kwitnie też i kultura. A co z drugą częścią? To na pewno wspólnie się zastanowimy. Być może na cele jakieś społeczne, czy to jakiś klub dla Państwa. Jak już będzie jakaś część zagospodarowana, to zawsze potem jest łatwiej zagospodarować następną część. Proszę Państwa, ale to ma też wymiar głęboko taki humanitarny i humanistyczny. Ponieważ właśnie nie robimy tam przedsiębiorstwa, tylko robimy tam dom dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Z różnymi schorzeniami tam będą dzieci. Te dzieci będą chodziły też do szkół specjalnych pewnie w większości, czy do Sulejowa, czy do Dębna, ale też będą tutaj miały swoje miejsce dzieci, których rodzice nie chcą. Ponieważ jest to wielki problem, bo jeszcze na adopcję dzieci, które są sprawne, to ktoś się pokusi. Ale dzieci, które mają jakieś niepełnosprawności, czy intelektualne, czy ruchowe, często rodzice porzucają. Dlatego też wychodzimy naprzeciw, taką jedną placówkę terapeutyczną mamy w Opatowie, mamy doświadczenie w prowadzeniu takiej placówki i taką placówkę tutaj też wspólnie z Państwem stworzymy. Także Panie Wójcie, dziękuję za tą otwartość, za zrozumienie. Dziękuję też Państwu Radnym za pozytywną opinię.
Natomiast jeszcze o głos w innych sprawach to później, panie wójcie, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie starosto. Czy ktoś ma jakieś pytanie odnośnie tego projektu do pana wójta czy pana starosty, to proszę o zabieranie głosu. Jest możliwość, ale dokładnie wyjaśnili mniej więcej przeznaczenie tej placówki. Nie widzę. Proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 27/135/20 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na cele publiczne. Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny dla Starostwa Powiatowego w Opatowie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Tarłów położonej w obrębie nr 5 Ciszyca Górna, oznaczonej w ewidencji gruntu i budynków jako działka 285/2 o łącznej powierzchni 08685 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KI1S/00056362/5 z przeznaczeniem na cel publiczny utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego. Paragraf drugi. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi Starostwo Powiatowe w Opatowie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tarłów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za czytanie projektu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Głosowało 14 radnych. Za głosowało 14. Jeden nieobecny. Stwierdzam, że uchwała nr 27/135/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na cele publiczne została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Szóstego. Wolne wnioski i zapytania. Proszę o zabieranie głosu radnych. Wójt też może zabrać głos. Szanowni Państwo, ja tylko tak szybko, bo byłem zobowiązany, sam się zobowiązałem na poprzedniej sesji, że na coś odpowiem. Ze stypendium korzysta 55 osób z terenu naszej gminy, ze szkół ponadgimnazjalnych 19, Duranów 4, Tarłów 21. Kwota ta to 99,20, wypłacana dwa razy po 5 miesięcy, czyli 10 miesięcy, co razem daje 992 zł rocznie dla danej osoby, przy czym dochód na daną osobę w rodzinie nie może przekraczać 571 zł. Celem do powiedzenia, panie przewodniczący, bo do tego się zobowiązałem. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie, za wypowiedź. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, więc może ja zabiorę głos. Niedawnośmy się zbierali przed świętami na sesję. Dzisiaj już też mija mija rok naszej pracy. Z tego miejsca chciałem tutaj wam wszystkim podziękować za współpracę. Radnym, wójtowi wraz z pracownikami. Wójcie, na twoje ręce też składam podziękowania pracownikom. Starostwie też. Staroście z pracownikami też, bo współpraca układa się bardzo dobrze. Jak widać, kolejne wspólne działanie. Pracownicy też pracują po to, żeby nasze tutaj podejmowane uchwały zostały wykonywane bardzo dobrze. Ten rok można podsumować, że był rokiem nieprzeciętnym, można powiedzieć,
ale niestety nie pozytywnie. Pandemia COVID-u zamieszanie wprowadziła dość w funkcjonowaniu nas jako radnych. Próbujemy sobie radzić jakoś z tym problemem urzędów różnego rodzaju i naszych mieszkańców. Kończy się ten rok, oby się jak można sobie powiedzieć, oby kolejny był lepszy. Dlatego też z tego miejsca te podziękowania za tą pracę. A na następny rok, oby ten kolejny rok był dużo, dużo lepszy, żebyśmy się mogli, no można powiedzieć, znaleźć w rzeczywistości bez pandemii. Oby był dużo owocniejszy też, można powiedzieć, nie w sensie prywatnym, ale w inwestycjach. Tutaj też możemy sobie życzyć tego, a pod względem prywatnym każdemu z Was, mieszkańcom, pracownikom życzę, oby był o wiele lepszy i oby te małe, jak to się mówi, marzenia i te duże zostały realizowane i oby ten 2021 rok był dużo, jeszcze raz dużo lepszy i oby wszyscy byli zdrowi i przeszli bez jakichkolwiek komplikacji. To z mojej strony tyle. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, drodzy radni, też bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za ten rok pracy. Dziękuję Wam wszystkim, łącznie z Panem Przewodniczącym na czele. Dziękuję Panu Staroście, Panie Staroście za taką miłą, owocną współpracę, bo rozpoczęliśmy od delikatu, a myślę, że to nie będzie jedyny obiekt, bo tą drugą część też wspólnie wyremontujemy, żeby dalej ta współpraca szła, żeby dalej nam się udało. Dziękuję każdemu, dziękuję moim współpracownikom, wszystkim współpracownikom, z którymi współpracowaliśmy, z którymi działaliśmy dla dobra naszych mieszkańców. Chylę czoło przed Państwem, a na nowy rok samych pogodnych, pięknych dni, aby radość i szczęście zawsze była z Państwem, była w Państwa domach, razem z Waszymi przyjaciółmi, żeby mieszkańcy wszyscy byli zdrowi, bo jak będą zdrowi, to będą szczęśliwi, a jak będą szczęśliwi i zdrowi, to myślę, że my wspólnie zadbamy o to, aby ten uśmiech i zadowolenie pojawiało się na twarzach i było zawsze w ich sercach. Wszystkiego najlepszego dla Państwa rodzin, dla Państwa bliskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Pan Starosta chce zabrać głos. To ja jeszcze może jeszcze dopowiem. Zapomniałem życzyć wspaniałego Sylwestra, ale w dzisiejszej pandemii to nie wiem, jak go życzyć, ale jeszcze dodam, że w małych gronach jakoś bezpiecznie, ale też życzę tego wspaniałego Sylwestra. Też życzę go. Panie Przewodniczący, trudno powiedzieć, ale też życzę wspaniałego Sylwestra. Proszę Panie Starosto, daj głos. Odnośnie Sylwestra, tylko mała dygresja. Mój syn 20-letni mówi, że wyślę podziękowania premierowi. Bo proszę Państwa, mówi tak, wreszcie nie będzie się nikt spóźniał na imprezę i wychodził przed czasem. Także proszę Państwa, na pewno ten Sylwester będzie udany. Szanowni Państwo, to okres podziękowań. Ja chciałem Państwu podziękować, bo chciałem podziękować za to, co dzisiaj też zrobiliście. To na pewno będzie nasze fajne, wspólne dzieło, które tutaj zostanie w tej gminie. Ale jeszcze Wam dziękuję za dofinansowanie do karetki. Jako samorząd odpowiedzieliście jedni z pierwszych, dofinansowaliście kwotą 10 tysięcy złotych zakup naszej karetki. Mamy piękną, nowoczesną karetkę za prawie 400 tysięcy złotych. Ona teraz nam się przyda do szczepień, bo będziemy też uruchamiać mobilny punkt szczepień. I ta karetka pewnie też do Was tutaj zajedzie, aby szczepić się. Dzisiaj, 2 godziny temu, został zaszczepiony pierwszy dyrektor medyczny, pierwsi lekarze, pielęgniarki i jutro są dalsze szczepienia. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia cały personel będzie zaszczepiony, a potem przyjdzie kolej zgodnie z rozporządzeniem na nas wszystkich. Tylko tak możemy tą pandemię zwalczyć. Ja oczywiście sam też się poddaję szczepieniu i apeluję też do Państwa wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, o taką rozwagę, bo jest dużo mędrków, którzy tłumaczą, czy ta szczepionka jest bezpieczna, czy nie jest bezpieczna. Proszę Państwa, myślę, że jest bezpieczna, a na pewno bezpieczniejsza niż COVID. Ja przeszedłem COVID, pani starosta też przeszła COVID, więc możemy coś powiedzieć na ten temat, więc nikomu tego nie życzymy. Ale proszę Państwa,
na nowy rok wszystkiego dobrego. Dużo radości, pokoju i żeby dobrze układało się w rodzinach Państwa. Życzę także na każdy dzień pogody i mam nadzieję, że taki rok, jak był ten 2020, już się nie powtórzy. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni radni, ja się odniosę jeszcze do państwa tradycji, która utkwiła, która mi się kojarzy z państwa gminą, czyli wysokie palmy i tradycja rzucania wianka. To zawsze zapadnie w moim sercu i ta dobra współpraca z państwem. Zależało nam, żeby się tutaj pokazać tą współpracę nie tylko w słowie i w geście, ale i w czynie, z czego bardzo się z tego powodu cieszę. Całej Radzie na czele z panem wójtem, z pracownikami, wszystkimi mieszkańcami. Dużo zdrowia, szanowni państwo. Jeszcze ktoś chce zabrać głos? Tomasz, może jeszcze mi, ci tam przekażesz mikrofon jeszcze, tak? Ja pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich kół gospodyń wiejskich na ten nowy rok. Popatrzcie, kochani, już po świętach stary rok się kończy, jego blask już mija, a nowy 2021 do brzegu dobija. Życzę, by był piękny, lepszy od starego, a wam przyniósł coś szczególnego i wyjątkowego. Wiele szczęścia i miłości, sukcesów i pomyślności. Niech wam zdrowie dopisuje i pieniążków nie brakuje. Mijając siebie nawzajem, szczerze się uśmiechajmy i spoglądając z daleka, ukłon sobie oddajmy. Aby się wszystko spełniło, mnóstwo uniesień od mroku, tego wszystkiego wam życzę z okazji nowego roku. Po dorocku, co byście byli zdrowi i weseli, jako w niebie anieli. A po tarłosku, hej, Zeino, dyny, dyna, bądźmy wszyscy jak rodzina, w Betlejem, Betlejem, hej! Dziękuję bardzo za te życzenia. Ja jeszcze dodam, że dzisiaj jest nieobecna jedna radna, pani Teresa Majewska. Do moich życzeń oczywiście też w jej imieniu składam, dołączyła się do życzeń. Wszystkiego dobrego państwu życzę na kolejny rok. Dziękuję bardzo. Logo starostwa jest Opatów, to już widzimy. Dziękuję panu starostwie za te prezenty nasze tutaj niespodziewane i pani starostinie dziękujemy bardzo. Myślę, że też w niedługim czasie my się też czymś odwdzięczymy. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Zamknięcie obrad dzisiejszej sesji. Ostatni w tym roku. Dziękuję państwu za przybycie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na ten kolejny nasz rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję.